na kanale Moda Ekokreatywna. Dzisiaj będzie nietypowy filmik, bo będzie to filmik wyzwanie, które zorganizowałyśmy wspólnie z Joanną Pinkowską, również youtuberką, która też między innymi zajmuje się rzeczami z second handów. Wymyśliłyśmy takie wyzwanie, żeby pokazać Wam więcej ciekawych stylizacji w modnych zestawach z jeansami. Mam nadzieję, że ten filmik Wam przypadnie do gustu. Zobaczycie tutaj głównie rzeczy z second handów, rzeczy vintage i będą to rzeczy w super modnych trendach. Mogliście już widzieć wczoraj filmik Joanny. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Mnie zachwycił jak zwykle. Bardzo mi się podobają jej stylizacje. Więc dzisiaj zobaczycie mój. No i... Tadam! Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. A tymczasem oczywiście bardzo Was zachęcam, żebyście zasubskrybowali mój kanał, zasubskrybowali kanał Joanny i polubili zarówno mój filmik, jak tamten. No i jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, które stylówki, a może pojedyncze stylówki z obydwu filmów Wam się podobały. Także koniecznie piszcie i przechodzimy dalej. Ten filmik nie będzie taki zupełnie typowy i w ogóle w trakcie kręcenia tego filmiku powiem Wam, że trochę się sama zaskoczyłam, bo miały to być tylko modne stylizacje z jeansami, czyli takie stylizacje w trendach, stylizacje z jeansami też, które są obecnie w trendach. Tymczasem bardziej wyszło z tego poradnik, jak nosić te jeansy w ogóle, które są teraz modne i czego nie robić, bo zobaczycie za chwilę sami, że niektóre z tych jeansów w ogóle do mnie nie pasują i jedynie co mogłam zrobić, to po prostu trochę je tak lepiej ograć. Więc dam Wam od razu porady, co zrobić, żeby nie wyglądać w nich śmiesznie, głupio, źle, nieproporcjonalnie i tak dalej. No, mam nadzieję, że to będzie przydatne i mam nadzieję, że jednak jakieś tam zestawy udało mi się uratować z tego filmiku i w miarę dobrze je wystylizować. Kochani, koniecznie piszcie i komentujcie, które z nich są udane, bo ja oczywiście wiem, które są, ale zobaczymy. Obecnie w modzie są szerokie jeansy. Pod różnymi względami, szerokie w różny sposób, szerokie, ale generalnie rurki odchodzą troszkę na bok. To nie znaczy, że nie możemy nosić rurek, bo powiem Wam coś, te mody są krótkotrwałe, to znaczy teraz są szerokie spodnie, one potrwają kilka lat, kilka sezonów, nie wiemy do końca jak długo, być może 2-3 sezony, może dłużej, ale to nie znaczy, że nie możemy w ogóle i że noszenie rurek, czy jeansów, czy jakichś wąskich spodni jest nie okej. Też oczywiście zależy, do czego je włożymy, prawda? Natomiast teraz królują te szerokie jeansy właśnie w wielu różnych krojach. No i zobaczycie przykłady. Najpierw pokażę Wam przykład, że warto zostawić, jeżeli macie dobre rurki, dobre, nawet, no takie wiecie, nie może nie jeansy, ale jeansy w kroju takim slim fit, rureczki bardzo wąskie, warto je zostawić, jeśli są dobrej jakości, bo na pewno to wróci, a jeżeli w nich dobrze wyglądacie, są w dobrym rozmiarze, to na 100% to wróci i będziecie to już niedługo znowu nosić, także na pewno nie warto rezygnować. A słuchajcie, na przykład do wielkich bluz, swetrów oversize, ogólnie do dużych marynarek, takie rurki mimo wszystko można nadal jeszcze całkiem fajnie zostawić, może nie są one w tych top trendach, ale nie są całkiem też passé, można właśnie, tak jak mówię, fajnie je zestawić. Ja tutaj pokażę Wam tylko przykładową krótką stylizację, że nadal można włożyć takie jeansy. Ja tutaj mam fajne lewisy, dobrej jakości, w kolorze klasycznym, takie francuskie jakby, bo Francuzi lubią takie właśnie ciemnogranatowe, eleganckie, klasyczne jeansy. To są naprawdę wąskie jeansy, dużo mają elastanu, ale zestawiłam je z bardziej obcisłą bluzką w takiej klasycznej kolorystyce i do tego włożyłam sobie długi sweter, który był w holu. Długi sweter, który właśnie fajnie wygląda do rurek. Można włożyć właśnie taki wielki, wręcz oversize'owy sweter, wielką marynarę i wtedy te proporcje będą zachowane, no bo mamy wąskie spodnie, więc góra może być obszerna i jeżeli właśnie taki styl lubicie, to jak najbardziej możecie to nadal nosić. Natomiast dzisiaj się skupię na tych szerokich spodniach i mam trzy rodzaje. Pierwsze to będą takie bombery, a dokładnie to będą piramidy, które od razu mówię, są na mnie trochę za małe. No więc
po prostu pokażę Wam zestawy z nimi. Ale bierzcie pod uwagę, że te spodnie są po prostu na sprzedaż u mnie i chciałam Wam po prostu pokazać stylizację z takimi piramidami, które są też w podobnym stylu do dzisiejszych tych bomberów, slouchy jeansów i takich, które teraz właśnie są najbardziej na topie. Takie spodnie bardzo często są podwijane i są po prostu krótsze, są powyżej kostki. Raczej nie nosi się tego typu spodni o pełnej długości, bo bardzo by przytłaczały. Także ja Wam tu pokażę, czego nie robić. Pierwsze, słuchajcie, nie wkładajmy do tego jeszcze oversize'owych bluz, bo chyba, że bardzo, bardzo krótkich, jakby krótka bluza, gdzie widać nam brzuch. No bo zobaczcie, ja sobie tu włożyłam nawet nie jakąś obszerną bluzę, ale bluzkę z wąskim pasem, natomiast tutaj z bufami na górze. No i zaczęłam wyglądać tutaj już trochę jak taka purchawka. Specjalnie przymierzyłam niektóre tak rzeczy i pokazuję je Wam, żebyście zobaczyli, że można sobie zrobić krzywdę, bo ja mam figurę klepsydry, mam dosyć szerokie tutaj gabaryty, no nie przesadnie, ale no mam wąski pas, a tu szerzej, więc takie spodnie sprawiają jeszcze bardziej takie, powiedzmy sobie, pulchne wrażenie, skracają nogi, a przy dodaniu jeszcze bufiastych rękawów i jakiejś górnej części, która jest też bufiasta i duża, będziemy po prostu wyglądać krótko i szerzej. No i to jest właśnie to, co tam widzieliście w tej bluzce z takim pasem ściąganym. To jest właśnie efekt takiego wystylizowania takich jeansów. Słuchajcie, w ogóle jak macie taką pełniejszą figurę albo właśnie szersze biodra, szerszą pupę, to trzeba uważać z takimi spodniami. Lepiej je kupić w większym rozmiarze i nosić naprawdę węższe góry, krótsze góry, które nie będą dodatkowo sprawiały jeszcze poszerzenia. No i oczywiście większość tutaj osób w dzisiejszych czasach, szczególnie młodzieży, chunky buty do tego. Oczywiście, jeżeli buty takie mocne, to powinny one być wąskie tutaj w kostkach, a nie być to, tak jak u mnie tutaj w jednej stylówce, takie mocne, przesadziste sneakery, bo one dodatkowo nas dociążą i dodatkowo nas jeszcze skrócą. Także, no sami widzicie, no ja nie jestem jakaś niezgrabna, ale naprawdę w tej stylówce tutaj, w tych stylówkach, gdzie mam takie buty obciążające, dodatkowo te spodnie takie dociążające, no to naprawdę nie wyglądam zbyt korzystnie. Według mnie przynajmniej. Koniecznie piszcie, co sądzicie. A co można zrobić w zamian jakby? No do takich spodni oczywiście wąska góra. Wąska góra, na przykład, słuchajcie, po prostu sportowy, dopasowany t-shircik albo crop top, nawet pokazujący brzuch, czy może nawet nie musi pokazywać on brzucha, ale kończyć się mniej więcej w pasie spodni. Może to być też obcisła, ściągaczowa koszulka, która będzie do środka wchodzić. Może to być bluza nietoperzowa, ale zwężana i czy też wiązana w pasie. To już będzie zawsze lepiej wyglądać. Zobaczcie tam przykład już ze sportową koszulką. No i do takiej koszulki można się pokusić nawet o wtedy o oversize'ową, rozpiętą oczywiście marynarę lub kurtkę jeansową. Albo taką kurtkę, jak ja tu mam taką ogromną kurtalę z jeansu. No i w ten czas mamy szansę, że mimo, że tutaj mamy tą już taką luźny wierzch, to że przez to, że mamy bardzo obcisły spód i ten spód jest taki eksponujący pas, będziemy jakoś w miarę wyglądać. Po prostu nie będziemy wyglądać zbyt przysadziście. Właśnie tak się sprawa przedstawia moim zdaniem. Takie spodnie są fajne do rzeczy sportowych, do rzeczy takich właśnie prostych. Do takich spodni fajnie też pasowałaby na przykład krótka jeansówka, taka, może być nawet tutaj taka uprzedniejsza, lata 80, ale właśnie krótka i która podkreśli również talię. Natomiast nie przesadzajmy właśnie z wielkością tych wszystkich Was, i bagi spodnie, i bagi góra, no to efekt będzie taki, jak widzieliście. Nieciekawy. Dobra, słuchajcie, także szerokie spodnie jak najbardziej, ale właśnie przemyślcie górę, żebyście, zróbcie sobie nawet zdjęcia, nawet się nagrajcie w jakiś sposób i zobaczcie, jak to wygląda z daleka, bo właśnie ja to robię, no i widzę wtedy efekty, jak to się dziwnie czasem prezentuje, mimo że mogłoby się wydawać, że będzie nawet w porządku, w porządeczku. Słuchajcie, idziemy dalej. Następny typ spodni to są spodnie dzwony. Spodnie dzwony, które są przeciwieństwem baggy jeans, czyli powinny być bardzo długie,
I tutaj rozróżnimy między bootcutami, czyli takimi wąskimi raczej spodniami, tylko rozszerzanymi lekko na dole, a takimi prawdziwymi, o, z lat 70., jak ja tutaj mam, to są naprawdę oryginalne z lat 70. dzwony. Przepiękne zresztą dzwony, one trochę są wytarte w kroku już, także ja je noszę bardziej tak na stylówki a la lata 70., niekoniecznie na co dzień. Zdarzało mi się, ale bardziej to są takie już pokazowe dżinsy. To są bardzo fajne markowe spodnie, mają bardzo ciekawe szczegóły. No ale oczywiście tego typu spodni teraz jest mnóstwo wszędzie, dosłownie wszędzie możecie je znaleźć. Węższe, bardziej takie właśnie jak szwedy, czy też takie właśnie szerokie, czy zupełnie szerokie. No i te spodnie, słuchajcie, one wydłużają nogi jak najbardziej, szczególnie jak są z wysokim stanem, bo te z niskim stanem, no to już jest trochę inna historia, ale tak czy inaczej, tego typu spodnie wydłużają nogi, ale do tego typu spodni też warto wiedzieć, że fajnie wyglądają buty na koturnie i buty nieco mocniejsze, o mocniejszych podeszwach, dlatego na przykład ja włożyłam, tu pokażę Wam, buty na takim, takie właśnie typowo lata 70., na takim słupku, nieco uniesione, i one spowodują, że te nogi, zobaczcie, tam właśnie na podglądzie wyglądają na dłuższe. No i oczywiście, że do tego typu spodni pasują idealnie takie wąskie, ściągaczowe golfiki na lata 70., krótkie bluzki, bluzki koszulowe, ale na przykład wiązane w pasie, wszelkie rodzaje takich bluzek w stylu lat 70. i właśnie też blisko ciała, które ewentualnie właśnie bluzki z szerokimi rękawami, takimi w stylu hippie. Coś takiego na przykład, krótki blazerek. Może to być, słuchajcie, może to być golfik właśnie, bo bardzo fajnie do tego typu jeansów wyglądają golfiki. Ja tu Wam się pokażę po prostu w takim białym, bardzo prostym, basicowym golfiku z wiskozy i te spodnie do tego. I oczywiście można to kombinować z wieloma górami. Tutaj już więcej jest możliwości, bo te spodnie aż tak nie sprawiają, że stajemy się szersi i krótsi, szersze i krótsze. Można użyć i krótkiego topu, tak jak ja tutaj mam krótką kurtkę dwustronną i użyłam jej na tą pikowaną stronę i wtedy faktycznie ona może być taka krótsza, a la lata 70. właśnie. Można też do czegoś takiego włożyć, słuchajcie, marynarkę, tylko też nie przesadźmy tutaj. Oczywiście teraz są modne te ogromne marynary do wszystkiego, ale to naprawdę fajnie wygląda na bardzo chudych modelkach, ale na osobach już o normalnych kobiecych kształtach może to wyglądać nawet groteskowo nieraz, bo te wielkie marynary plus spodnie, które na dole się rozszerzają, to może z nas zrobić takiego lekkiego klauna, coś w rodzaju jak w za dużym garniturze Charlie Chaplin dawniej. No i niekoniecznie każdy chce tak wyglądać. Ja uważam, że marynarka trochę oversize'owa, tak. Ja tu mam taką przykładową marynarkę do jednej stylówki, do tej właśnie stylówki z wełny i ona jest dłuższa, ona nie jest już żakietem jakimś takim biurowym, krótkim, tylko jest to taka dłuższa marynarka, którą przerabiałam zresztą i robiłam na niej aplikację ręcznie. Ona jest granatowa, fajnie wygląda moim zdaniem do tych spodni i można właśnie już taką marynarkę, która nie jest jakaś ogromnie szeroka, tylko jest po prostu taka luźna, dłuższa trochę i coś takiego wygląda do tego typu spodni. Fajnie wygląda też typowy żakiet, taki dłuższy, taliowany na lata 70. na pewno wyglądałby super do tego. Tu akurat nie pokażę takiej stylówki. No, można oczywiście, jak ktoś bardzo, bardzo chce do tego włożyć sobie oversize'ową marynarę, ale dla mnie osobiście lepiej coś trochę węższego, owszem, może być dłuższe, albo całkiem krótkiego. Taka jest moja rada dla Was, bo nie radzimy tutaj modelkom na wybiegu, w którym jest we wszystkim dobrze, a nawet w workach, tylko normalnym kobietom. Słuchajcie, no i to były te vintage spodnie i w ogóle to dotyczyło się wszystkich spodni w rodzaju rozszerzanych dołem. No, a teraz spodnie typu palazzo i powiem Wam, od razu przyznam się Wam, że kupiłam spodnie nowe z Chin.
Pokażę. A to kupiłam celowo do, no trochę celowo do tego filmiku, trochę dlatego, że bardzo chciałam wypróbować te spodnie, bo mi się bardzo podobały modelki właśnie, które pozowały na Instagramie w tych spodniach. No i domyślałam się, jaki będzie z nimi problem, no mimo wszystko zdecydowałam się, a te spodnie nie były zbyt tanie, to nie były takie spodnie za 50 zł. I nie są złej, koniecznie złej jakości, nawet są spoko, to są te spodnie, które mam na sobie. Ja lubię taki krój, lubię spodnie palazzo i nieźle wyglądam w spodniach palazzo, ale te spodnie są po prostu na mnie za małe. Mimo, że jakby, patrzcie, że jakby rozmiarowo teoretycznie są dobre, ale te spodnie wyglądają dobrze, jak są trochę za duże. No i problem z tym trochę za duże jest taki, że gdybym je miała dłuższe, tak jak powinny być trochę dłuższe i trochę szersze w biodrach, to oczywiście miałabym je za małe w pasie. No i to jest cały ból mojej figury. No więc te spodnie też będę musiała sprzedać, ponieważ, no i wiecie co, nie jest mi w nich niewygodnie, ale one nie wyglądają tak, jak powinny. Jeżeli chcecie kupować tego typu spodnie, to pamiętajcie, że one wyglądają dobrze, jak mają dużo luzu, jak opływają tą sylwetkę, jak nie opierają się na sylwetce tutaj, bo one naprawdę wyglądają fajnie w pupie, jeżeli właśnie są luźne, bo one... Cały ich jakby sekret jest w tym miejscu, że one powinny podkreślać pośladki i podkreślać górę tutaj, jeżeli macie zgrabną pupę, ale nie powinny one się opierać w żaden sposób na udach, one powinny luźno zwisać. No i oczywiście do tego typu spodni góra powinna być dopasowana, bo inaczej będzie to zaburzona, no sylwetka będzie zaburzona. Zobaczcie, nawet mam taką bluzkę tą zwężaną znowu w pasie. Już lepiej wygląda to niż do tych baggy jeansów, do tych piramidów, ale nadal to nie jest perfekcyjne i jest tutaj za mały dekolt, co powoduje też, że cała sylwetka jest zabudowana. To nie jest dobre rozwiązanie, według mnie. To nie jest też jakieś bardzo złe dla mnie, ale nie jest to super dobre rozwiązanie. Tutaj nawet koszulka taka, najbardziej moim zdaniem pasuje zestaw taki właśnie też teraz bardzo zresztą modne ściągaczowe bluzki, które wyszczuplają, które sprawiają, że mamy wszystko bardzo fajnie dopasowane, a nie wyglądamy właśnie jak baleron, bo materiał ściągaczowy ma to do siebie, że właśnie fajnie wyszczupla, ma pionowe paski i one optycznie nas wyszczuplają i to będzie wyglądać zawsze spoko do tego. No i tutaj można oczywiście się pokusić i o sportowe buty, i o baleriny, bo do takich spodni, do palazzo bardzo fajnie pasują baleriny. I obcasy pasują, pod warunkiem, że te spodnie będą dobrej długości, nie takie jak moje, czyli za krótkie. To są spodnie rozmiaru długości na moją mamę, czyli na 1,589 m, maksymalnie 1,60 m. Na 1,65 m na pewno są to spodnie za krótkie, powinny one być dużo dłuższe według mnie, no niestety. Także tutaj moglibyśmy zostać przy balerinach. Ja włożyłam teraz obcasy, żeby jednak pokazać Wam właśnie długość tych spodni, że one zdecydowanie powinny być dłuższe. Natomiast baleriny byłyby jeszcze w miarę ok. I wąska góra. Ja tu jeszcze mam drugą stylówę z taką bardzo fajną gorsetową bluzką. No i tutaj najlepiej wygląda to właśnie do takiej wąskiej, krótkiej, gorsetowej bluzki, do której nawet wtedy możemy się pokusić o na przykład jakiś żakiet elegancki na wierzch, nawet luźny żakiet, ale będziemy eksponować tutaj te fajne proporcje, krótką górę, czy też skróconą górę i spodnie szerokie. No i jeszcze mam tutaj propozycję właśnie z taką bluzką, która fajnie wygląda też, no lepiej, powiedzmy lepiej, nie jestem zadowolona z tego super, ale będzie to modny zestaw, taka bluzka w super modnych trendach, czyli z takimi ażurkami, z haftami i właśnie potem można do tego krótką kurtkę. No i nawet powiem Wam, że do tych spodni spokojnie znowu ten żakiet z tymi motylami też według mnie jest fajny. Także słuchajcie, podsumowując, modne, szerokie spodnie trzeba bardzo dobrze mierzyć, trzeba mierzyć do wielu różnych rzeczy, trzeba się dobrze temu przyglądać z daleka do lustra, żeby widzieć, jak wyglądają Wasze proporcje, bo nie są to spodnie, nie są to trendy łatwe dla normalnie zbudowanych kobiet, przynajmniej według mnie.
na pewno są to trendy dobre dla bardzo chudych ludzi i dla bardzo młodych ludzi, którym można wszystko w zasadzie wybaczyć w modzie, bo po prostu to jest taki czas. No oczywiście, ja się tak bardzo nie przejmuję tymi rzeczami, co wypada, a co nie, ale mimo wszystko, jednak warto obiektywnie patrzeć na to, czy te trendy do nas po prostu pasują, czy nie, czy lepsze będą dla nas spodnie dzwony, czy spodnie właśnie baggy, jak macie szczupłe, taką chłopięcą sylwetkę, czy spodnie palazzo, no i pamiętajcie, żeby zawsze dobrze dobierać, każde spodnie powinny być odpowiednio dobrane do sylwetki. Kochani, jeszcze raz zapraszam Was do Joasi na filmik, jeśli jeszcze go nie widzieliście. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy, będzie kolejny haul lumpeksowy i zapraszam Was na następne live'y również. I tyle na dziś. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!